Co? Nie ma Sary? Sara! Sara! Chodźcie, największy budynek świata czeka na nas. Nie znoszę zwiedzać świata z dzieciakami. Witajcie, właśnie się zaczynają ferie zimowe, dlatego z rodzinką wybieramy się na mini wakacje. To nasze pierwsze zimowe wakacje z dziećmi. Ciekawe, czy na nich wypoczniemy? Porównajmy zatem wakacje z dziećmi i bez dzieci. Wakacje bez dzieci! Kochanie, którą bierzemy? Małą czy dużą? Wystarczy mała, bez problemu się zmieścimy. Wakacje z dziećmi! Dobra, ciuchy chyba mam. Kotku, przynieś więcej walizek. Takie wystarczą? Tak, przynieś jeszcze czapki, buty, lekarstwa i może kurtki przeciwdeszczowe. Z naszym szczęściem na pewno będzie lało cały tydzień. Nienawidzę się pakować, a wy lubicie? Napiszcie w komentarzach. Mikuś, co ty robisz? A ja nie lubię. Tam będą krzesła. Co? Ja tej sukienki nie chcę. Nie znoszę pakowania. Wikuś, wybierz sobie jednego misia, a resztę zostawimy w domu, dobra? Wakacje bez dzieci. Nareszcie mam trochę czasu, żeby sobie trochę poczytać. A ja sobie pośpię chwilkę. Wakacje z dziećmi. Tata, kup mi to! A ja chcę to! Chodź już na samolot, zaraz się spóźnimy. Nie ma czasu na to. Ale my to chcemy, prosimy. Nie no, nie ma czasu, chodź. Ja chcę misia. Już, już, on był u ciebie, tutaj. Proszę. Mamuś, ja chcę pić. Już, już, czekaj, wody nam zabrali, ale chyba gdzieś tu mamy. O. Mamuś, tu się połóż, kuczarku, połóż. Mamuś, nie wziąłam moich lalek. Ale masz książkę, poczytasz sobie. Mamuś, chodź światło. Nie da się, jesteśmy na lotnisku. Czy wy możecie przestać marudzić? Całą noc nie spałem. Wakacje bez dzieci. Wakacje z dziećmi. Mama, patrz! Już mniej miejsca nie mogę mieć, naprawdę. Kotku, zamienisz się? Tak. Zawsze tak jest. Wakacje bez dzieci. Ale duży pokój. Spoko. To był długi lot. Ciekawe, co robią dzieci w domu. Naprawdę ci to zastanawia? Tydzień bez dzieciaków, odpoczywamy. Dobranoc. Wakacje z dziećmi. Ło, ale fajny pokój! Zajmujemy to łóżko! Łóżko nie bój! Sarusz, spadniesz, co ty robisz? Dzieciaki, ja nie mam wykupionego dodatkowego ubezpieczenia, nie skaczcie tu! To był długi lot, padam ze zmęczenia. To będą super wakacje! Będzie super! No, na pewno bardzo wypoczniemy. Wakacje bez dzieci. Ale cisza i spokój. A nareszcie odeśpię te wszystkie noce spędzone przy komputerze. To jest to, co lubię. Sarzunka, to się nazywa relaksik, nie? Wakacje z dziećmi. A, zamawiam ten leżak. Mama, ja chcę pić. Kotku, wziąłeś picie? Jakie picie? Ja miałem pontony. Dajcie pić. No już szukam. O, jest. Wzięliśmy. Trzymaj. Ach, proszę. A gdzie Sara? Nie ma. Co? Nie ma Sary? Sara! Sara! Tam jest, tam jest. Złaź stamtąd, spadniesz z tych skał. Oj, Andrzej, uspokój się. Ona tylko ogląda ptaszki. Chce zostać moim naukowcem. Jest taka ciekawa świata.
co, raczej ja mogę chociaż przez chwilę sobie odpocząć. Wakacje bez dzieci. Mam trochę wyrzuty sumienia. Dzieciaczki tak by tutaj fajnie się bawiły. Żartujesz? Przy nich nie przeczytałbym nawet pół strony. Idę popływać. Można wreszcie sobie w spokoju popływać i nikt nie chlapie, nie krzyczy, nie jęczy. Wakacje z dziećmi. Teta, chodź popływać. No, zaczekaj, przeczytam dwie strony i przyjdę. Teta, no chodź. Zaraz. Ja chcę teraz. Dobra, ja pójdę. Nie, ja chcę z tatusiem. Wracam do książeczki. Chodź ciemno! No chodź, tato, no już! Ojejku, Andrzej, idź do niego! Dobra, idę. Ta woda na pewno jest lodowata. Nie, jest cieplutka. Czekam. Mamuś, ja chcę kółko, niebieskie. Dobrze, już. Mamuś, uważaj! Przepraszam, Guguś. Wakacje bez dzieci. Wow. Ale fajne rybki, co? Pójdziemy do środka? Jasne. Tu jest tak pięknie. Czuję się, jakbym była na dnie oceanu. No, jest naprawdę cudownie. Czuję się taki spokój. Ale pięknie. Szkoda, że dzióbków z nami nie ma. Byliby zachwyceni. Wakacje z dziećmi. Wow, zobaczcie, jakie duże rybki. Idziemy je pooglądać? Ja chcę słodycze. Ja chcę rybki. To jest największe drzewo ze słodyczami na świecie. Jestem w swoim świecie. A może z nimi ponurkujemy? Nie. Ja nie nurkuję z rekinami. Co? Z rekinami? Ja z rekinami też nie nurkuję. Gdzie im się tak śpieszy, cały dzień nas gdzieś ciągną? Nie mam pojęcia. Bilety wstępu nie są tu najtańsze, ale warto zapłacić, by zobaczyć ich radość. Ponad 200 zł za osobę, nawet za dziecko. Sara, chcę zobaczyć twoją radość. Gdzie są dzieci? Widziałeś ich? Nie wiem, były tu przed chwilą. Dzieci ich nie ma. Zara! Co? Bibi? Oni się utopią! Wychodźcie! Ja z nimi oszaleję! Wakacje bez dzieci. Fajnie tak bez dzieci. One pewnie by zrządziły ciągle, że jest upał i chcą do galerii. Masz rację, ale chciałabym zobaczyć ich miny na tą wielką fontannę. Wakacje z dziećmi. Sami, zobacz, to jest właśnie Burj Khalifa, najwyższy budynek świata. Wjedziemy na niego? O, ja wolałabym popływać w tym basenie. Ja chcę na basen! Dziubki, to jest fontanna, tu nie wolno pływać. Chodźcie, zobaczymy ten budynek. Nogi nas bolą. Ja chcę na hotel. Dzieci, przeszliśmy dopiero 200 metrów. Chodźcie, idziemy dalej. Chodźcie, największy budynek świata czeka na nas. Słuchajcie, długo szukaliśmy wejścia do Burj Khalify. Okazuje się, że trzeba wejść przez centrum handlowe, a my obeszliśmy cały budynek dookoła. Także to jest wejście. Nie róbcie tak jak my. Nie chodźcie dookoła budynku. Wakacje bez dzieci. Ale romantycznie, piękne widoki. No, szkoda, że dzieci tego nie widzą. Tak to można zwiedzać świat. Wakacje z dziećmi. Tatuś, będziemy długo stać w tej kolejce. Mama, chodźmy stąd. Spodoba wam się u góry, zobaczycie. Zwiedzanie z dziećmi to ciężka sprawa. To jest naprawdę wysoko, jak w samolocie.
Patrzcie, tam widać wyspy w kształcie kontynentów. Ja chcę to i to, i to. Przynajmniej przestaną marudzić. Fajny relaksik. No super relaksik. No ja. Nie znoszę zwiedzać świata z dzieciakami. Wakacje bez dzieci. To jest to, co lubię. Wakacje z dziećmi. Tato, już wzięłam sobie piciu. Mój czytnik! Przestań działać mój czytnik! Przepraszam, zahaczyłam się o leżak. On nie działa. Tatuś, ja cię naprawiam. Zaraz, Wikuś. Tata, no chodź. Ja cię naprawiam. No już, już idę. Wakacje bez dzieci. Jaki piękny kolor morza. No, błękitne to morze, super. To co, mężuś, czas na drzemkę? Jasne. Wakacje z dziećmi. Jest morze! Zaczekajcie na mnie! Zakopiemy tatę, zdziwi się jak się obudzi. Tatuś, pobudka. Co mi jest? Co mi zrobiliście? Ja mam cycki! Wypuśćcie mnie! Co tam się dzieje? Proszę natychmiast odkopać tatusia, ale już. Wakacje bez dzieci. Popływałem, odpocząłem. Trochę nudno bez dzieciaków. Jak tam, żonka? Tak sobie, smutno mi i nudno bez dzieciaczków. Nie ma co robić. No faktycznie, trochę nuda bez nich. Mam ochotę się spakować i wrócić do nich do domu. Minęły dopiero 2 dni, a mam wykupiony cały tydzień. No wiem, co myślisz? No dobra, wracamy. Przebukowałeś samolot? Tak, tak, wszystko załatwiłem. Dzieciaczki się zdziwią, jak nas zobaczą tak szybko. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie wakacje z dziećmi, czy bez dzieci. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, wciśnijcie łapki w górę i dajcie suba.